W piątek 22 kwietnia zorganizowaliśmy ćwiczenie taktyczno-bojowe na obiekcie szkoły podstawowej w Janowszczyźnie. Założenia do ćwiczeń były następujące. Pożar w budynku szkoły, występuje duże zadymienie i co najmniej jedna osoba, której dymy pożarowe odcięły drogę ewakuacji, została uwięziona na piętrze i wzywa pomocy. Do zadań zastępów, które uczestniczyły w ćwiczeniach, należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz wprowadzenie rot gaśniczych do wnętrza budynku. Dodatkowym zadaniem była ewakuacja osoby poszkodowanej, która wzywała pomocy z okna na pierwszym piętrze. W ćwiczeniach udział brały zastępy z JRG Sokółka. Do zadań zarządcy budynku po otrzymaniu informacji o pożarze było ogłoszenie ewakuacji wszystkich użytkowników budynku oraz powiadomienie służb ratowniczych. Zastępy Państwowej Straży Pożarnej po przyjeździe na miejsce zdarzenia dokonały rozwinięcia bojowego i pomogły w ewakuacji osób poszkodowanych z parteru. Dodatkowo osoba uwięziona na piętrze została ewakuowana przy użyciu podnośnika hydraulicznego. W czasie tej ewakuacji strażak w koszu podjechał pod okno, w którym ta osoba przebywała, przejął tą osobę do wnętrza kosza i bezpiecznie ewakuował ją na poziom terenu.